Jego święte imię uwielbić. Ukochany, najdroższy Zbawicielu, niech będzie wywyższone Twoje święte imię. Dotknij naszych serc. Przygotuj, Panie, na Twoje słowo. I, Panie, daj, aby były gotowe na przyjęcie, Panie, Jego, ażeby mógł być Twoimi ustami. W imieniu Jezusa. Amen. Dzisiejsze rozważanie nosi tytuł Tron Stwórcy. Tron Stwórcy. Otwórzmy tekst pamięciowy, mówię tekst pamięciowy, ten przewodni, o który był już cytowany. Izajasz, 6 rozdział. Cała Biblia jest nasączona jakby pokazaniem wielkości Boga, Jego majestatu. I właśnie 6 rozdział Izajasza jakby ukazuje to w pełnej, całej krasie. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj Jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam wśród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, wziął w ręku rozżarzony węgielek, którym szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to Twoich warg i usunięta jest Twoja wina, a Twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo pośle i kto nam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. A więc jest scena powołania Izajasza na proroka. Izajasz widzi w pewnym momencie potęgę, majestat Boga, na ile może mu to jest przedstawione jako człowiekowi upadłemu. Widzi, że ten skraj, ta świątynia jest wypełniona czym? Bogiem i skrajem jeszcze szaty Jego. Nie widzi jakby Boga, bo Boga w twarzy o twarz nikt nie może zobaczyć grzeszny, bo musiałby zginąć. Ale właśnie widzi i widzi aniołów, serafów, którzy co robią? Oddają chwałę. Cały czas, wiecie, oddają chwałę. Wołają: święty, święty, święty. Wiecie, tutaj się zatrzymamy na chwilę. Bardzo ważna sprawa jest. Dlatego, że nieraz się, Słowo Boże wydaje nam się pewne teksty tak oczywiste. I wiecie, kiedyś napisałem pewną myśl, cytat na mojej profilu na Facebooku. Jedna osoba mi zwróciła uwagę, mówi: przecież to jest takie oczywiste, to po co ty o tym to piszesz? Po co ty w ogóle piszesz o tym? A ja jej wtedy, wiecie, taka myśl mi przyszła: wierzysz od Boga? I mówię tak: a aniołowie wołają święty, święty, święty cały czas. Czy to nie jest nader oczywiste, że Bóg jest święty? Czy trzeba to mówić? No przecież to jest tak oczywiste, że Bóg jest święty, prawda? No Biblia cała o tym mówi. Więc czy należy o tym pisać? A po co ci serafowie wołają święty, święty, święty? Po co? No skoro to jest tak oczywiste, przecież powinni milczeć. Wiecie, nie ma czegoś takiego jak oczywiste, jeżeli chodzi o Boga. Bóg jest niezgłębiony i Jego Słowo również. I dlatego z pokorą mamy podejść i mamy mieć świadomość, że Pismo jest święte, czyli odłączone. Wiecie, Bóg jest odłączony, jest święty i każdy, kto jest z świętym Bogiem, jest również odłączony od czego? Od tego świata. Święty, święty, święty Pan jest zastępów. Bóg w trzech osobach, trójjedyny Bóg,
Dlatego aniołowie wołają: święty, święty, święty. Nie mniej, ni więcej. Wołają akurat trzy razy. Ale co dalej? Zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. Zobaczcie, potęga Boga, aż się zatrzęsły od głosu Bożego. Aż cały ten przybytek zaczął drżeć. Wiecie, wyobrażacie sobie majestat. Sam głos Boga, jak jest przedstawiany w Biblii, nieraz jest jak szum wielu wód. Jak odgłos wodospadu. Jak odgłos grzmotu. Wiecie, jak jest burza, jak grzmot. To aż niektórzy się boją wręcz. Zgadza się. Głos donośny Boga jest tak potęgą, jest takim majestatem, że głos sam, kiedy on wydaje, po prostu powoduje, że ludzie drżą. I nie było inaczej z Izajaszem. Kiedy zobaczył tą potęgę, słuchajcie, to co? Co powiedział? Biada mi. Dlaczego? Przecież to normalny człowiek, nic mu nie dolegało, nic nie tego. Dlaczego mu było biada? Jak myślicie, dlaczego Biblia sprawozdaje, że on stwierdził, że jest mu biada? Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam wśród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Pana, Króla Zastępów. Jak myślicie, po co ten splendor, ten majestat, wielkość Boga była pokazana Izajaszowi? Wiecie, żeby doszedł do przekonania, że jest kim? Człowiekiem nieczystych warg. Jego reakcja była naturalna, bo wielkość Boga, teraz przeczytamy jeszcze tu, zaraz wrócimy do tego, przeczytamy parę tekstów, które mówią o tej wielkości, jeszcze majestacie, żeby to nie był tylko jeden. A więc otwórzmy 10 rozdział Jeremiasza. Tam również jest pokazana wielkość Boga. Może ktoś powiedzieć, że to nie ma takiego znaczenia, ale jednak jest, dlatego że dla nas, ułomnych ludzi, ma to duże znaczenie, dlatego że biorąc pod uwagę naszą grzeszną naturę, po prostu właśnie pokazanie tej potęgi Boga powoduje, że do nas docierają pewne myśli. I 10 rozdział od 6 wersetu. Tobie nikt nie dorówna, Panie. Jesteś wielki i wielkie jest w mocy Twoje imię. Któż by się nie bał Ciebie, Królu Narodów? Tak, Tobie się to należy, gdyż wśród wszystkich mędrców narodów i wśród wszystkich ich królów nie ma takiego jak Ty. I teraz przeskoczymy 10, 11 dalej. Ale Pan jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. Od Jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść Jego groźby. 12-13. On stworzył ziemię swoją mocą i utwierdził krąg ziemi swoją mądrością, a w swoim rozumem rozpostarł niebiosa. Na Jego głos szumią wody na niebie. On sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi. On z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór. A więc jest pokazany splendor i majestat Boga i bojaźń. Któż by się Ciebie nie bał? Drżą narody, bo Bóg jest Królem Wiecznym i jest Bogiem. Dlatego, że często, wiecie, Bóg jest dzisiaj przedstawiany, tak jak kiedyś był przedstawiany jako surowy sędzia, dzisiaj jest przedstawiany jako tylko miłujący dziad. Taki dziaduszek. Ja to tak określam. I jeden obraz jest bardzo fałszywy, dlatego że Bóg jest miłością i miłość wyprzedza, to prawda, ale Bóg jest sprawiedliwością i wówczas, jak to wielokrotnie było wspomniane i teraz też chcę wspomnieć, właśnie pełny obraz Boga jest tu pokazany, że Bóg jest królem też, królem władcą całego wszechświata. Bóg nie jest tylko dziaduszkiem, który zbawia. Bóg nie jest tylko sędzią, jakimś tyranem, który chce człowieka zniszczyć. Nie. Bóg jest królem, który miłuje. Królem wszechświata. A więc mamy obraz wielkość Boga. Otwórzmy 97 psalm. Mamy następne ukazanie właśnie bardzo ważnej rzeczy. Pamiętamy Izajasza, który zobaczył, prawda? To, co zobaczył i jak wpłynęło to na niego. Od 1 wersetu. Pan jest królem, niech się raduje ziemia, niech się weselą mnogie wyspy.
Obłok i ciemność wokół Niego, sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Jego. Ogień idzie przed obliczem Jego i pożera wokoło w nieprzyjaciół Jego. Błyskawice Jego oświecają świat, widzi to ziemia i drży. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed Panem całej ziemi. Niebiosa głoszą sprawiedliwość Jego, a wszystkie ludy widzą chwałę Jego. Niech będą zawstydzeni wszyscy czciciele bożków, którzy chlubią się bałwanami. Ukuszcie się przed Nim wszyscy bogowie. Słyszy to Syjon i raduje się i weselą się córki judzkie z powodu sądów Twoich, Panie. Ty bowiem, Panie, jesteś najwyższy na całej ziemi. Bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. Ostrzeże dusz świętych swoich, z ręki bezbożnych wyrywa ich. Światłość schodzi sprawiedliwemu i radość tym, którzy są prawego serca. Radujcie się sprawiedliwych Panu i wysławiajcie święte imię Jego. A więc Bóg jest święty, Jego imię. I co ciekawego jest, sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Jego. Wiecie, jest to bardzo ważne, że to jest podstawa. Miłość i miłosierdzie zawsze wyprzedza tron, prawda? Bo jest dla wszystkich grzeszników jakby takim pokazaniem, że Bóg cię kocha i chce cię zbawić. Ale podstawą jest co? Sprawiedliwość i prawo. Są tacy, którzy zaprzeczają istnieniu prawa, dla których prawo, czyli dekalog i nie tylko, bo są inne przepisy, które też obowiązują nas. Boże jakby wskazania, że są nieważne. Natomiast zauważcie, że prawo jest podstawą tronu i sprawiedliwość. I nie dziwne, że Izajasz zareagował w jaki sposób? Biada mi, prawda? Bo on zobaczył co? Przejrzał się jakby w zwierciadle w prawie Boga. Zobaczył świętość Boga, Jego splendor, czystość, potęgę, majestat. I to spowodowało, że on zobaczył, Boże, jakim ja jestem prochem. Wiecie, to jest już takie mocne doświadczenie. Natomiast ja miałem w górach, przypomnę, kiedyś tu już wspominałem, kiedy, słuchajcie, weszliśmy na Polski, w polskich górach najwyższych, w Tatrach, weszliśmy na szczyt, kiedy człowiek zobaczył, wiecie, to, co z niego się rozlega, jaka panorama, i zobaczył, jaki on jest malutki, wiecie, chociaż są góry o wiele większe, jak, wiecie, takie potężne jak Himalaje czy Andy, to nawet już w tych Tatrach, w sumie jednych z najniższych gór, człowiek, wiecie, ja zobaczyłem, jakim jestem prochem. Wiecie, nawet wiersze dwa napisałem, gdzieś mi to uleciało, nie wiem, nie mogę ich znaleźć, ale w jednym było porównanie właśnie do prawa Bożego, porównane do Synaju. Zrozumiałem, Boże, jaki ja jestem malutki. Jakim ja jestem prochem, tak naprawdę we wyższe świata bezmiarze. A już przy tej górze, a już ja to napisałem szerzej, jako w całym wszechświata bezmiarze. Jaki ja jestem proch, jak ja nawet nie mam pojęcia, wiecie, wielkości tego wszechświata, dzieła Boga ogarnąć, bo kto wie, gdzie jest koniec wszechświata. Nie się znajdzie taki, który powie, gdzie jest koniec wszechświata. Jak wielki jest wszechświat. Znajdzie się taki? Wątpię. A nawet gdyby się znalazł, no to będzie mówił bzdury, bo nikt tego nie wie. To będzie mówił bzdury. Nikt nie wie, jaki jest koniec. My zaledwie sięgamy do jakichś tam gwiazd bardzo daleko, prawda? I gdzieś tam mamy pojęcie, że coś tam istnieje, tam daleko, daleko, jakieś gwiazdy i tak dalej, ale w ogóle koniec tego dzieła Boga jest dla nas nieosiągalny, bo Bóg jest majestatem tak potężny. A więc to prawo właśnie jest tak istotne. Wiecie, tu jeden fragment przeczytam, bardzo istotny, autorki chrześcijańskiej Ellen White, który jakby pokazuje to, uzmysławia nam pewną rzecz, bardzo zresztą ważne. Nauka pism o nawróceniu została prawie całkowicie stracona z oczu. Chrystus oświadczył Nikodemowi, jeśli człowiek się nie narodzi na nowo, nie ujrzy Królestwa Bożego. Serce musi być odnowione boską łaską, całkowicie musi mieć nowe życie z wysokości, a jego wyżywanie pobożności nie może uchybiać w niczym. Zauważcie, życie, bo Bóg jest żywy. Pamiętacie ten fragment, cośmy niedawno czytali z 10 rozdziału Jeremiasza? Bóg jest żywy. A więc On chce dać nam nowe życie. Apostoł Paweł, odnosząc się do swego doświadczenia, przedstawia ważną prawdę odnośnie dzieła, jakie musi być wykonane w nawróceniu. Mówi: ja żyłem kiedyś bez zakonu,
czyli bez prawa, nie czuł potępienia. Ale gdy przykazanie przyszło, gdy prawo Boże podziałało na jego sumienie, grzech ożył i umarłem. Ujrzał siebie jako grzesznika potępionego przez boskie prawo. Zauważ, że to Paweł, a nie prawo umarł. W tym doświadczeniu z Bogiem kto umarł? Paweł, nie prawo. A wiecie, a wielu chce, żeby prawo umarło. Nie on, tylko prawo, żeby umarło. Wtedy się lepiej będzie czuł. Tylko że jak prawo umrze, no to dla niego już nie ma ratunku. Dla niego oczywiście to prawo umrze. A więc ujrzał siebie jako grzesznika potępionego przez boskie prawo. Tak, wiecie, ten splendor, majestat Boży najpierw pokazuje nam naszą grzeszność i w tym, co jest? Sprawiedliwość i prawo, bo jest podstawą tronu Jego. Przy tronie jest to najpierw. I wtedy grzesznik, kiedy widzi to, łapie się na Boże, biada mi, woła. To, co powiedział Izajasz. Ale później przychodzi Ewangelia, czyli wybawienie. Czyli przychodzi, że ja Cię chcę wyciągnąć z tego stanu. Ale tylko wtedy, kiedy człowiek jest ukorzony, może przyjąć jego zbawienie. Inaczej pojawia się tak zwana postawa roszczeniowa, prawda? Mi się należy. Bóg, Ty jesteś miłością, no to mi się to należy. Bo to jest postawa roszczeniowa. Ty jesteś Bogiem łaski, to mi się to należy. Naprawdę Ci się to należy? A przepraszam, a na jakiej podstawie Ci się to należy? Bo co? Bo jesteś czysty, doskonały, idealny, super, superlatywny. Kim jesteś, że to Ci się należy? Ale w naszym, wiecie, w tym egoistycznym sercu, no tak się wydaje, że się należy. I nieraz pewne rzeczy przychodzą nam tak, nie zastanawiamy się, że my tak naprawdę potrzebujemy tej łaski, potrzebujemy tego, że to w ogóle Bóg nam daje, jest tylko z łaski to wszystko. Tylko w pewnym momencie zatracamy to i mi się to należy przecież. No przecież jestem we właściwym kościele, bo przychodzę na nabożeństwo, bo daję dziesięcinę, albo jeszcze coś innego nie robię. No przecież mi się to należy, jestem przykładny, prawda? No, ubieram garnitur na nabożeństwo i tak dalej, można to dalej pociągnąć. I zobaczcie, a tu co? Paweł umarł. Jak to? Paweł umarł? Ale jak to umarł? No przecież on żył nadal. Dla grzechu umarł. To nie oznacza, że jeszcze raz nie mógł się potknąć. To nie oznacza, że się stał idealny, wyciosany nagle i zbawiony już tylko od razu do nieba. To nie to. Ale grzech przestał nad nim panować i on zrozumiał ohydę grzechu. Im bliżej jesteśmy tego prawa, widzimy ohydę grzechu i nasze właśnie brudne szaty, jakie mamy. Naszego własnego samousprawiedliwienia. Widzimy brud na sobie. To samo w Zachariaszu jest scena, pamiętacie, kiedy w brudnych szatach kto stał? Jozue, kapłan, arcykapłan. On w brudnych szatach stał i szatan go oskarżał. Tak, bo my mamy brudne takie, my mamy, wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, jest napisane, czyli no bardzo, bardzo okropna rzecz, prawda? Szata splugawiona, no to samo się, to jest dosyć mocne słowo, które określa nasz stan. Ale Bóg mówi, że mam dla Ciebie ratunek, mam Ewangelię, ale najpierw musisz zobaczyć, zetknąć się z wielkością, z majestatem Boga, z Jego podstawą, Jego tronu, żebyś zrozumiał to, że ja Cię ratuję. Ujrzał siebie jako grzesznika, jeszcze raz przyznałem, potępionego przez prawo. Zauważ, że to Paweł, a nie prawo, umarł. Mówi dalej, nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby nie zakon nie mówił nie pożądaj, czyli prawo. Ja nie wiedziałbym o tym, że takie coś jest, po prostu bym robił. To tak jak z tym bólem, o którym wam wspominałem, prawda? Jest ból, ja bym nie wiedział, że mi nerka na przykład gnije w środku, albo z jelitem coś się nie dzieje. No bo przecież nic nie boli, no to wszystko jest dobrze, prawda? No to o co chodzi? Wszystko jest super. I tak samo tutaj. Gdyby nie zobaczył się Paweł w tym zwierciadle, on by nie wiedział, że on jest grzesznikiem. A wiecie, jaki on? Przecież on według zakonu powiedział, że był doskonały, prawda? On wypełniał wszystko. On był Hebrajczyk z Hebrajczyków, tak dalej, dalej. To już wielokrotnie czytaliśmy z Filipian 3 rozdziału. Że on mógłby polegać na sobie, bo przecież on był czysty. Według zakonu był nienaganny. Według prawa był nienaganny Paweł.
Ale kiedy zobaczył, Jezus mu się objawił i powiedział: wierzgasz, to co powiedział? On dopiero zrozumiał, jakim on jest grzesznikiem. Ale przecież do tej pory był nienaganny. Był czysty w swoich oczach. Ja jestem. I wiecie, tak działa mechanizm grzechu w nas. Czyli grzeszna nasza natura. W ten sposób, że nas zwodzi, że nam pokazuje, że z nami jest zawsze super, dobrze, nie ma problemu. A kiedy przychodzi Bóg i pokazuje i chce, mówi: zobacz dziecko, tu masz problem. My nie chcemy tego przyjąć, bo psuje nasz obraz nas siebie, samych, jaki wytworzyliśmy. I nie za bardzo chcemy to przyjąć, bo wiecie, ten obraz jest wyidealizowany nieraz i nam psuje. I my wtedy: Boże, nie, odejdź, ja nie chcę tych nawołać, ja chcę być dalej taki, jaki jestem. Ty przesadzasz, ja nie jestem taki zły. Fajnie. Jeżeli nie jesteś taki zły, to może jesteś dobry. No. Może ci nie potrzeba Boga w twoim życiu i będziesz zbawiony. I co dalej? Przykazanie, które miało mu być ku żywotowi, było ku śmierci. Prawo obiecujące życie posłusznemu ogłasza śmierć dla przestępcy. Zatem mówi: prawo jest święte i przykazania święte, sprawiedliwe i dobre. Jakże wielki jest kontrast pomiędzy tymi słowami Pawła i tymi, które są wygłaszane z kazalnic dzisiaj. Ludzie są uczeni, że posłuszeństwo Bożemu prawu nie jest konieczne do zbawienia, że muszą tylko wierzyć w Jezusa, a będą bezpieczni. Bez prawa ludzie nie mają przekonania o grzechu, nie czują potrzeby skruchy. Nie widzą swego straconego stanu jako gwałcicieli Bożego prawa. Nie czują potrzeby pojednawczej krwi Chrystusa jako ich jedynej nadziei zbawienia. Bardzo ciekawa rzecz. Wystarczy uwierzyć, prawda? Jezus wszystko załatwi. Czyli ja nie mam... Niektórzy to pojmują w ten sposób, że jak Jezus wszystko załatwi, to ja nie muszę nic. Ja wystarczy, że sobie poleżę w fotelu. Będzie wszystko dobrze. Przeczytam wam jeden fragment też, bardzo istotny, z pewnej książki, którą wam polecam generalnie. Bardzo wam polecam tę książkę. Jeżeli kto nie czytał, jest bardzo krótka. To jest ten sam autor, który napisał Zwycięstwo nad demonami. I tam w pewnym... Przy końcu już, wiecie, tej książki jest taki cytat. Chciałbym, abyśmy właśnie sięgnęli. Jezus napomina: bądźcie wy tedy doskonali. Mateusz 5,48. Nie mówi oczywiście o całkowitej doskonałości, gdyż nie jest ona osiągalna dla żadnej stworzonej istoty, lecz jedynie dla Boga. Gdyby aniołowie byli doskonali w pełnym znaczeniu tego słowa, nie byłoby buntu w niebie. Niektórzy chrześcijanie nie rozumieją tego, rozpaczają z powodu nieosiągalności tego celu i poddają się. Inni z kolei zakładają, że niezależnie od tego, jakiej doskonałości Bóg od nas wymaga, będzie ona osiągalna dopiero po przyjściu Jezusa i po przemienieniu. Jeszcze inni tłumaczą to sobie w ten sposób, że wystarczy spotkać i zaakceptować Jezusa, a nie będą musieli już dłużej martwić się o doskonałość. To prawda, że w pewnym sensie doskonałość Chrystusa i Jego sprawiedliwość to wszystko, czego potrzebujemy. W tym sensie to Pan sprawiedliwością naszą. Jeremiasz 23,6. Istnieje jednak pewien stopień doskonałości, który zbawieni muszą osiągnąć przed przyjściem Chrystusa. Często słyszymy, jak ludzie mówią, że Jezus zrobił dla nas wszystko i my sami nie możemy zrobić już nic więcej, aby zapewnić sobie niebo. W pewnym sensie jest to prawda, ale musimy także spojrzeć na to z innej strony. Nasze zadanie polega na dopasowaniu siebie do społeczeństwa aniołów. Musimy być jak Jezus, wolni od skażenia grzechem. Musimy modelować charakter na określony wzór. Wszystkie złe nawyki muszą zniknąć. Każdy z nas musi się zaangażować w walkę przeciwko grzechowi i szatanowi, bo inaczej ominie go życie wieczne. Perfekcja, której Bóg od nas wymaga i której osiągnięcie nam umożliwia, nie jest doskonałością całkowitą, lecz doskonałością charakteru, wynikającą ze wzrastania w Chrystusie. Jest ona skutkiem właściwego ćwiczenia woli, tej królewskiej mocy, którą Bóg dał każdemu z nas, abyśmy kształtowali nasze charaktery na Jego obraz. Gdyby nie była to prawda,
Gdyby nie było walk do stoczenia, pokus do odparcia, zwycięstw do osiągnięcia, charakterów do ukształtowania, doskonałości do osiągnięcia, po co Bóg upominałby nas, abyśmy dali odpór diabłu? Jakub 4,7. Po co mówiłby nam, żebyśmy staczali dobry bój wiary? 1 Tymoteusz 6,12. I przywdziali zbroję Bożą? Efezjan 6,11. Przed nami są bitwy do rozegrania, zwycięstwa do osiągnięcia i charakter do ukształtowania. Bóg wymaga perfekcji od swojego odkupionej rodziny. Nie wzywa do całkowitej doskonałości, lecz do perfekcji w budowaniu charakteru. Chociaż tak długo, jak będziemy żyć na tym polu walki, na ziemi, będziemy mieć grzeszną naturę, jednakże możemy, a nawet musimy ukształtować bezgrzeszny charakter, Bóg wymaga od nas właśnie perfekcji w budowaniu charakteru i uzdalnia każdego z nas do jej osiągnięcia. Dzięki przykładowi Jezusa Chrystusa możemy kształtować charakter podobny, ale nie identyczny do charakteru Bożego. Możemy być uświęceni dzięki wierze w Chrystusa i przez posłuszeństwo prawu Bożemu. W ten sposób będziemy przystosowani do społeczności aniołów świętych i przybranych w białe szaty, zbawionych w Królestwie Chwały. Lecz najpierw musimy być uświęconymi na ziemi. A więc, żebyśmy byli przygotowani do tych niebiańskich splendorów i przybrani w białe szaty, po to Bóg to wszystko czyni. Zauważcie, że Izajasz powiedział, został później uwolniony od grzechu, prawda? Dotknął mu tym węgielkiem, który symbolizował to przebaczającą łaskę i wtedy anioł, i wtedy on został uwolniony, jest napisane od grzechu. I wtedy, co się stało? Bóg powiedział, kogo pośle? Kogo? Wtedy usłyszał, powiedział tak, ja pójdę. Ja pójdę. Ja jestem, Panie. Bo wtedy był gotowy na pójście. Dlaczego? Bo był ukorzony. Bo można rzec, że stał się święty świętością Boga wtedy. Chociaż nie był idealny, doskonały i czysty, bo tak często mówimy. Więc jeszcze raz, Bóg chce w nas zmienić charakter. Dlatego pokazuje prawo Boże, dlatego mamy się przyjrzeć i zobaczyć nasz stan, bo chce zmienić czystości naszego charakteru. Zauważcie. Kiedy, może otwórzmy teraz 7,14, a objawienie. Tak, a więc podstawą tronu jest prawo i sprawiedliwość. Tak, ale 7,14, w objawieniu 7,14 są kazani zbawieni, prawda? I rzekłem mu, Panie mój, Ty wiesz, a on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Teraz pytanie, czy Jezus wybielił za nich te szaty? Tu jest napisane, że Jezus wybielił te szaty? Właśnie, ale tu jest wyraźnie napisane, że zrobili to oni, ale wiecie, bo współpracowali z Jezusem. Bo nie powiedzieli, że wystarczy uwierzyć i ja siądę w fotelu, a Bóg będzie mnie teraz zmieniał, nie potrzeba żadnej z mojej strony jakiejkolwiek, wiecie, czynu, jakiejkolwiek energii zużytej, nie potrzeba nic. Po prostu Bóg wszystko we mnie dogona. Wszystko pozamiata, a ja będę tylko siedział w fotelu i będzie fajnie, prawda? Tak jakbyśmy oczekiwali, że nie musimy iść do pracy, praca będzie sama się wykonywać, a my będziemy siedzieć, prawda? A pieniążki nam będą lecieć. Super by było. Ale wiecie, że to jest nieosiągalne. No, praca musi być wykonana, za to otrzymujemy wynagrodzenie. Oczywiście ja wiem, że są ludzie, którzy hachmęcą i dostają pieniądze i tak dalej, ale to ja nie mówię o takim czymś, prawda? O grzechu, o manipulatorstwie, fałszerstwie i tak dalej. Żeby wyjść na swoje tak zwane. A więc zobaczcie. I 15 werset. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni Jego. A ten, który siedzi na tronie, osłania ich obecnością swoją. Tron Boga jest prawo i sprawiedliwość. To prawda. To jest tron Boga. Bóg pokazuje, jeszcze raz, jest to bardzo ważne, żebyśmy się przejrzeli i żebyśmy zawołali tak, jak zawołał Izajasz. Boże, biada mi.
jeżeli nie zawołamy tak i nie zrozumiemy naszego stanu, nigdy nie będziemy, wiecie, nam się ciągle będzie wydawać, że jest z nami dobrze. No taka jest prawda. Z nami wszystkimi. I ze mną, i z wami. Jest nieważne z kim, to jest bez znaczenia. Nasza grzeszna natura powoduje, że my ciągle myślimy o sobie, że nie jest tak źle, nie jest tak źle, wiecie? A szatan jeszcze przychodzi do nas i mówi, tak, tak, nie jest tak źle. Jest dobrze, jest super, pośpi, pośpi jeszcze trochę, obudzisz się, jak będzie już końcówka. I wtedy nagle zobaczysz, że przegapiłeś zbawienie swoje. I wtedy nagle zrozumiesz, że straciłeś zbawienie, że Bóg nie może cię uratować. I wtedy za głowę się złapiesz, co zrobiłem. Ale Bóg teraz chce powiedzieć to, zanim to się stanie, żebyśmy nie stracili swojego zbawienia, bo nas kocha. I dlatego daje to prawo. Dlatego mówi, chce, żebyśmy wybielili szaty we krwi baranka. Żebyśmy się ukorzyli, zrozumieli stan i poddali się i poszli tam, gdzie On nas pośle. Po to to jest wszystko. Dlatego, że już niedługo, psalm 93, niedługo wielkie fale zaleją to ziemię. Będzie wielki ucisk. Tamci ludzie wyszli z tego ucisku, jest napisane, prawda? Oni wyszli. W jakich szatach? Wybielonych. Bo oni przez ten z Bogiem współpracowali i Bóg wybielił ich szaty. Zgadza się. I teraz zobaczcie, 93 psalm jest bardzo istotny. Pan jest królem, obległ się w dostojność. Pan obległ się i przepasał mocą. Utwierdził okrąg świata, także się nie zachwieje. Mocno stoi twój tron od dawna. Tyś jest od wieczności. Podnoszą rzeki, Panie, podnoszą rzeki twój głos. Podnoszą rzeki swe wzburzone fale. Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, mocniejszy jest Pan na wysokości. Świadectwa Twoje są godne wiary, ozdobą domu Twego jest świętość po wsze czasy. Słuchajcie, ten obraz tyczy przed nami tych doświadczeń. Wiecie, Bóg mi to pokazał. Podnoszą rzeki, Panie, podnoszą swój głos. Podnoszą swe zburzone fale. Co jest symbolem wód, rzek w Biblii? Narody, prawda? Narody, ludzie, którzy mieszkają na tej ziemi. Zburzone fale, co się dzieje? Coraz większy gniew jest, prawda, na ziemi. Coraz większy gniew, coraz większe poruszenie na całej ziemi jest. Widzimy to w telewizji, widzimy, co się dzieje. Nie musimy daleko iść. Już niedawno było koło nas, ale to już troszeczkę opadło, te emocje związane z Ukrainą, prawda? Tamtej wojny na Ukrainie i tak dalej, ale to już było najbliżej nas. Wtedy już ludzie zaczęli truchlać. A wyobraźcie sobie, że to idzie coraz tak, to natęża się. A więc podnoszą rzeki swój głos. Podnoszą, bo to się natęża. I te fale rzeki wzburzone. Ale co? Nad szum wielkich wód jest nadzieja. Zobaczcie, Bóg jest tak cudowny, że kiedy mówi o doświadczeniu, kiedy mówi o rzeczach ciężkich, to jednocześnie zawsze mówi, ja jestem z Tobą. Zawsze mówi, że ja zawsze zwyciężę. Tak samo nie inaczej jest w tym psalmie. Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, które będą potężne, bo gniew narodu będzie potężna, mocniejszy jest Pan na wysokości. Zobaczcie, jaka nadzieja dla nas. Mocniejszy jest Pan na to wszystko. Ty nie patrz na te potężne fale. Ty nie obserwuj ich. Ty się spójrz na Boga, bo On jest wyżej. Zobacz Jego potęgę i wtedy zobaczysz, że te fale tutaj to jest nic, skoro On ukształtował cały wszechświat i podtrzymuje słowem swojej mocy. To te fale tutaj znaczą coś? Jest napisane, że narody są jak co? Jak pyłek na szali. Dla Niego. Tak jest napisane? Tak, w Słowie Bożym. Narody są jak pyłek. I teraz ten Bóg, ten potężny, jest powiedziane, że to wszystko to jest nic, dlatego że mój tron, tron Boga jest utrwalony na wieki. On jest trwały. Bóg jest tym dostojnym i się nie zmienia. On jest zawsze ten sam. On nie dokonuje się w nim przemiany. My potrzebujemy przemiany. Dlatego, że jest napisane, że ozdobą Twego domu, Panie, jest świętość po wsze czasy. A więc świadectwa są godne wiary. Świadectwa jakie? W Słowie Bożym mamy świadectwa. Mamy świadectwa swojego życia, jeżeli chodzimy z Bogiem. Że Bóg nas wyzwala z pewnych rzeczy. Bóg nas przekształca, daje zwycięstwo. Potrzeba tego ukorzenia. Ale tron Boży to nie tylko prawo i sprawiedliwość. Mamy obraz arcykapłana w 4 rozdziale Hebrajczyków i też jest wzmianka o tronie Bożym. Otwórzmy
4 rozdział Hebrajczyków. Tam również jest wzmianka o tronie Boga. Tak. Od 14 wersetu po 16. W tym wszystkim, w tych doświadczeniach, ta wielkość Boga powoduje, że kiedy już się zderzę z tym, on powie wtedy co? Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpi ten z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Jest to cały obraz, zauważcie, tak jak Bóg jest. Bóg jest łaską i miłością, prawem i sprawiedliwością. Tak samo tron Jego jest tronem jakim? Miłości, i łaski, ale też tronem sprawiedliwości prawa. Najpierw jest prawo, żeby nam uzmysłowić, a Ewangelia jest dopełnieniem tego, bo pokazuje, że ja Cię chcę zbawić. Masz wyjście, masz ratunek, ale najpierw musisz zrozumieć, że potrzebujesz tego ratunku. Jeżeli się nie przejrzysz w tym prawie, to po co Ci ratunek? Przecież Ty jesteś czysty. Po co Ci jakieś tam, wiecie, dla naszej natury jest to normalne. My jesteśmy czyści, nasza natura tak działa. Zauważcie, ile ludzi wtedy mamy, wiesz, tendencję się do usprawiedliwiania. No przecież ja nikogo nie zabiłem. Naprawdę? Czy my nikogo nie zabiliśmy? Może nie fizycznie, ale Biblia mówi o czystości rąk. Otwórzmy Jakuba. Otwórzmy Jakuba list, który jest mocnym wezwaniem dla nas. Od 4 rozdział, od 5 wersetu. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi zazdrośnie, chce mieć tylko dla siebie ducha, którego dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu. Podporządkujcie się, w oryginale jest, Bogu. A ucieknie od was, jak przeciwstawicie się diabłu, poddając się Bogu, całkowicie, wtedy podporządkujecie się Bogu, wtedy on ucieknie. Ale kiedy tak nie będzie, on będzie cały czas. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. I wiecie, to jest bardzo ciekawe słowo. Obmyjcie, uczyńcie nieskalanymi ręce. Grzesznicy i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Bardzo mocne słowa. Ale z czym nam się kojarzą te słowa? A może Izajasz? Może Izajasz? Otwórzmy pierwszy rozdział. Bóg przemawia do swojego ludu. W Izajaszu. Na samym początku. Od 13. Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenia nowie i szabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań nie mogę cierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały się mi ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. A choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was. Bo na waszych rękach jest pełno krwi. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestaniecie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość. Sierocie, stawiajcie się za wdową. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą jak czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi spożywać będziecie. Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Zobaczcie, jest tu obraz Izraela, który nie chciał być posłuszny Bogu. A dlaczego? Bo pielęgnował własne grzechy.
bo jakieś grzechy były bardzo mu miłe. I nie chciał wyznać, nie chciał się przejrzeć w tym, nie chciał podejść pod ten tron łaski, pod ten tron prawa i sprawiedliwości, nie chciał podejść. Po prostu zmiagał się i dlatego Bóg mówi w pewnym momencie: nienawidzę waszych świąt, waszych szabatów, to wszystko co robicie, to jest obrzydłe dla mnie. Bo ja nie chcę tego. Co chce Bóg? Wierności. Miłosierdzia, sprawiedliwości. Tego chce Bóg. On nie chce wypełniania czegoś dla wypełniania. Wiecie, może inaczej. Jak byście się czuli, gdyby przyjaciel wasz przychodził do was z przyzwyczajenia? Chcielibyście mieć takich przyjaciół, którzy przychodzą tylko z przyzwyczajenia do was? Chyba nikt by nie chciał, prawda? Bo to nie jest żaden przyjaciel. A jak się musi Bóg czuć, jeżeli czasami w naszym życiu się zdarza, że my przychodzimy z przyzwyczajenia pod Jego tron? Przyzwyczajenie tylko. Zostało. Nie ma ani żaru, ani mocy, ani miłości. Po prostu jest przyzwyczajenie. Przychodzę, zrobię. No bo jakbym nie zrobił, no kto wie, no może by mnie Bóg skarał, prawda? Jakbym nie przyszedł, nie zrobił czegoś. Czy tego Bóg chce? Bóg mówi: chodźcie, nawet jeżeli wasze grzechy będą najgorsze, najczerwieńsze, najgłębsza szkarłat będzie tych grzechów, najgorsze, to co? Chodźcie się prawować ze mną. Staną się jakie? Ja ich usunę, w głębiny rzucę, jak w Michałaszu jest napisane. Ja w wielkie głębiny rzucę je. I to jest niesamowite. Te głębiny pochłoną. I jeżeli, tak jak pisze, zechciecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Ale jeżeli nie, macie alternatywę, macie wolną wolę. Jeżeli będziecie się zbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Wiecie, niektórzy interpretują takie słowa, że nie, to niemożliwe, żeby to Bóg powiedział. Ale możliwe. Dlaczego? Bóg jest miłością, ale i sprawiedliwością. Jak człowiek lekceważy Jego miłość, którą On okazuje, tron łaski, to zostaje tylko tron jaki? Prawa i sprawiedliwości. Tylko. A ten już tam nie ma łaski. Tam jest tylko sąd i wymierzenie później. Ale Bóg puka do naszych serc teraz. On nie chce tego. On chce zwycięstwa. I dalej jeszcze, słuchajcie, pewien fragment. Prawo Boże jest środkiem każdego szczerego nawrócenia. Nie może być prawdziwej pokuty bez przekonania o grzechu. Pisma świadczą, że grzech jest przestępstwem prawa i że przez prawo jest poznanie grzechu. Po to, by widzieć swą winę, grzesznik musi doświadczyć swego charakteru przez Boży wielki standard sprawiedliwości. By odkryć swe defekty, musi spojrzeć do lustra poprzez boskie zasady. Ale gdy prawo odsłania jego grzechy, nie dostarcza lekarstwa. Tylko Ewangelia Chrystusa może dać przebaczenie. To, by uzyskać przebaczenie, grzesznik musi doświadczyć skruchy wobec Boga, którego prawo zostało przekroczone, oraz wiary w Chrystusa, w Jego pojednawczą ofiarę. Bez prawdziwej skruchy nie może być prawdziwego nawrócenia. Wielu jest zwiedzionych zbyt często, ich całe doświadczenie prowadzi do zwiedzenia. Dlatego tak wielu będących w zborze nigdy nie przyłączyło się do Chrystusa. Wiecie jak szatan zniszczył chrześcijaństwo? W to, że wprowadził ludzi, którzy nie byli nawróceni, dla których Słowo Boże i inne rzeczy to mogę poczytać, ale nie było prawdziwej skruchy w nich. I wiecie, i wtedy ci ludzie wprowadzali swoje praktyki. Oni po prostu, bo nie byli nawróceni, byli cieleśni. I dlatego potrzebujemy zderzenia się z prawem, żebyśmy to zobaczyli. My wszyscy. Wiecie, uświęcenie polega na tym, na właśnie ukorzeniu się przed Bogiem. Na korzeniu się i Bóg wtedy przeczyszczy nas, pokazuje stan i nas prowadzi. I wtedy jesteśmy szczęśliwi. To, co miałem w Londynie. Ale jest jeszcze... Wiecie,
Jest jeszcze pewna rzecz istotna. W jaki sposób to się może odbyć? Pamiętacie Eliasza, który modlił się o deszcz? Pamiętacie? Otwórzmy ten fragment. Pierwsza Królewska, 18. Pierwsza Królewska, 18. Od 41 wersetu. Potem rzekł Eliasz do Achaba: podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Słuchajcie, jeszcze żadnego deszczu nie było. Mało tego. Achab wstał, aby jeść i pić. Eliasz zaś wstąpił na szczyt Karmelu, przykucnął na ziemi, a w oryginale jest, schylił się do ziemi i włożył twarz swoją między kolana swoje. A więc schylił się do ziemi i włożył twarz między kolana swoje. Do swojego sługi zaś rzekł: nurze, wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. A ten, wstąpiwszy i spojrzał, rzekł: nie ma nic. I rzekł do niego: powtórz to 7 razy. Za 7 razem rzekł: oto maleńka chmurka, jak dłoń ludzka, wznosi się z morza. Wtedy rzekł: idź i powiedz Achabowi, zaprzęgaj jedz, aby się ulewa nie zaskoczyła. Wiecie, to jest ciekawe, że najpierw Eliasz powiedział do Achaba, kiedy jeszcze nie było żadnej chmurki, powiedział co? Idź i jedz i pij, bo co? Słychać ulewny deszcz. On wiarą słyszał ten ulewny deszcz. On wiarą wiedział, że Bóg jest, jego silna wiara była doświadczona. Wiecie, bardzo mocno doświadczona, dlatego Ellen White tak opisała to doświadczenie, które dla nas jest też bardzo istotne. Posłuchajcie. Sługa pilnie obserwował Eliasza w czasie modlitwy. 6 razy wracał z posterunku, mówiąc: nie ma nic, ani jednej chmurki, ani oznaki, że będzie deszcz. Ale mimo tego prorok nie poddał się zniechęceniu. W międzyczasie dokonał przeglądu swego życia, aby dostrzec swoje zaniedbania w uszanowaniu Boga. Słyszycie to? Tak, to jest Eliasz. Ponadto wyznał wszystkie swoje grzechy i kontynuował ukorzenie swej duszy przed Bogiem, jednocześnie oczekując na znak, że jego modlitwa została wysłuchana. Badając swoje serce, stawał się coraz mniejszym zarówno w swej własnej ocenie, jak i w oczach Bożych. Wydawało mu się, iż jest niczym i że jedynie Bóg jest wszystkim. Ale kiedy w rozmyślaniach swoich osiągnął punkt, w którym nie było już własnego ja, oraz gdy przywarł do Zbawiciela jako do swej jedynej siły i sprawiedliwości, wtedy dopiero nadeszła upragniona odpowiedź. Sługa wrócił i oznajmił: pojawił się od strony morza mały obłok, jak dłoń człowieka. Ciekawe, prawda? Eliasz tam co? Badał swoje serce. Słuchajcie, 6 razy, 7 razy ten przychodził i mu mówił, że nic nie ma. Wiecie, jakie, ileż można? Wiecie, w pewnym momencie my byśmy przestali się modlić, by powiedzieć: Boże, no nie wysłuchujesz w ogóle modlitw, modlę się i nie ma niczego. Ile razy jest w naszym życiu, że Bóg chce nas doświadczyć, nie daje nam, a my co? Puszczamy to z rąk. No bo stwierdzimy, że raz, dwa, no dobrze, Boże, trzeci raz się jeszcze pomodlę, ale już więcej to nie. Nie, to już jest niemożliwe. Znaczy, że Ciebie nie ma, no. No po prostu gdzieś, nie wiem, zostawiłeś, poszedłeś sobie. Czy to tak wygląda chrześcijaństwo? Co to oznacza? On badał w tym czasie, słuchajcie, ten czas, nie dumne serce, a co tam, Boże, ja już nie będę czekał na Twoją odpowiedź, ja sobie sam odpowiem. Czy tak Eliasz zrobił? Co on robił? Zaczął badać swoje serce i kiedy, słuchajcie, poniżył się. Pamiętacie, jak Jan Chrzciciel powiedział? Czas jest, żebym ja się stawał coraz mniejszy, a on coraz większy. To jest właśnie to. Bóg ma się stawać coraz większym wielkością, majestatem, abyśmy się stali coraz mniejsi. Kiedy stajemy się coraz mniejsi, kiedy usuwa z nas nasze ja i wypełnia całkowicie sobą, wtedy Bóg chce odpowiedzieć nam, bo wtedy jesteśmy gotowi. Izajasz, kiedy zawołał: Boże, biada mi, jestem takim bezbronnym człowiekiem,
Ja widzę Twój splendor, majestat i wielkość. Boże, przebacz mi ten grzech. Przebacz mi moją grzeszność. Widzę to. I wtedy podszedł anioł i mówi: masz przebaczenie. Masz oczyszczenie. Masz zbawienie. Ja Ci to daję. A więc badając serce, mam się stawać coraz niższy. Bóg ma coraz wyższy być. I dlatego nie dziwne, otwórzmy na Izajaszu ten fragment, który już często otwieraliśmy, ale jeszcze raz, bo to jest bardzo... 57 rozdział Izajasza. Jest to bardzo istotny fragment. 57. Piętnasty werset. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wzniosły. A więc Bóg sam mówi, ten, który jest wysoki i wzniosły, czyli potężny, prawda? Który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu. Lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Słuchajcie, tylko skruszony człowiek, świadomy swojej grzeszności, przyjmuje Boga w pełni. Dlatego Bóg napisał, że tylko z takimi ludźmi jest. Czego? Dlatego, że jeżeli nie ma tej skruchy, wtedy nasze ja jest nadal w nas i ono powoduje, że my się stajemy niezależni od Boga. Że my nie widzimy swojej małości, nicości. My nie widzimy tej nędzy swojej. My widzimy natomiast, że wszystko jest dobrze. I wiecie, i ja wiem, że dużo ludzi dzisiaj tak postrzega. Dużo ludzi powie: a co on gada za głupoty? Matko, przecież ze mną jest wszystko w porządku. No to, o to co chodzi? Przecież ja w ogóle nie potrzebuję tego. Przecież ze mną jest wszystko w porządku. Naprawdę. Ja jestem zdrowy, wszystko super się dzieje. Gdyby tak było, nie byłoby tego poselstwa. I otwórzmy pod koniec już nasze słowa Boże. Już zakończę. I pomału się zbliżając do końca, zobaczymy dalej wzniosłość Boga, ale zanim to, trzeci rozdział Apokalipsy. Bóg do każdego z nas przemawia. Pamiętacie Eliasza na górze Karmel? Jeszcze wrócę do niego. Co on powiedział? Ile czasu będziecie się chwiać, jak jeżeli Bóg jest Bogiem waszym, idźcie zupełnie za Nim. Jeżeli Baal jest waszym Bogiem, idźcie zupełnie też za Nim. Nie ma problemu. Ja wam nie stawiam problemu. Wiecie, i tutaj zauważcie, w Apokalipsie jest też, Jezus mówi w pewnym momencie, obyś był zimny albo gorący, prawda? Oczywiście lepszy dla Boga jest gorący, bo gorący jest ten, który jest przy Bogu, ale wiecie, że interpretacja, już niektórzy zaczynają interpretować to tak humanistycznie trochę, że zimny to nie oznacza wcale zły. Zimny to jest po prostu człowiek, bo zimny, bo woda zimna była też pożyteczna i woda gorąca też pożyteczna. Jest też człowiek pożyteczny. Ja mówię, tak? Zimny jest pożyteczny? Super. Że to nie pasuje do Jezusa, te słowa, wiesz? Wiecie, żeby wymówił i żeby komuś powiedział, żeby był zimny. Pasuje to do Jezusa. A pasuje do Boga, który przez Eliasza powiedział: jak jest Baal waszym Bogiem, to idźcie za Nim. Pasuje to do Niego? No też chyba według tych ludzi nie pasuje też. Czyli Eliasz sam o ciebie mówił wtedy. No i, ten cud też dokonał sam, może swoimi siłami, prawda? Ten cud, który się później stał na górze Karmel. No chyba tak. Na to wychodzi. Jak się nie zna Boga i się podchodzi do Niego, że jest tylko miłością, zgadza się. Te teksty będą wielkim problemem dla nas. No bo jakżeż to dla Boga nie pasuje? Nie, pasuje, bo Bóg mówi tak. Albo bądź gorący, czyli ja cię użyję na swoją chwałę i wtedy przez ciebie i inni ludzie przyjdą, a jak jesteś letni, to mi przeszkadzasz, to idź i być zimny, bo przynajmniej nie będziesz mi przeszkadzał w moim dziele. I ty jeszcze będę cię mógł uratować z tego stanu, bo ty zrozumiesz, że jesteś zimny i wtedy, że potrzebujesz ratunku. A jak jesteś letni, nie potrzebujesz ratunku. Po co ci? I dlatego Jezus mówi wyraźnie, zobaczcie,
W 19 wersecie jest tak. Wszyscy, których miłuję, karcę i smagam, boś wtedy gorliwy upamięta się. Wiecie, jak jest w oryginale? Zmień swoje myślenie. Przez pokutę człowiek zmienia swoje myślenie i swoje nastawienie, wyobrażenie, prawda? Opamięta się, upamięta się, zmień swoje wyobrażenie. Zauważcie, że do Laodycei nie ma żadnego słowa wszystko jest nagano, tylko na końcu jest napisane, że zwycięzcy, kto przyjmie pukanie Jezusa, to co? Siądzie na tronie, prawda? Zwycięzca siądzie na tronie. W tym tronie łaski, wiecie jakie to wywyższenie? Wiecie jaki to zaszczyt? Grzesznik upadły, Boże, jakim jestem? On mi daje tron i mówi, że jeszcze zasiądę na nim. Jest to niewyobrażalne. Ale wcześniej jest napisane, bądź co? Karce ty, których kocham, bądź gorliwy i upamiętaj się, zmień myślenie o sobie. Bo myślisz tak, a jest zupełnie inaczej. A ja wiem o tym, jako Bóg. Ale ty nie chcesz przyjąć mojego świadectwa, bo ty uważasz, że ty myślisz lepiej. Czy naprawdę tak jest? Nie. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie i ja zwyciężyłem. I to jest zwycięstwo prawdziwe. Bóg nam oferuje potęgę majestat. Później jest wizja nieba, wiecie? Później znów jest pokazani aniołowie, którzy przy Bogu Świętym fruwają, którzy oddają Bogu chwałę, którzy wołają święty, święty, święty. Kochani, jeżeli tu się gorąco nie zbliżę do mojego Zbawiciela, kiedy Bóg nie da mi swojej świętości, ja na nowej ziemi nie będę szczęśliwy, bo przy tronie łaski Boga tam nie będę szczęśliwy. Dlatego, że nie będę chciał takiej wizji. Natomiast Bóg dotyka nas tak, do naszego serca i mówi: upamiętaj się. Jest nadzieja jeszcze. Ukurz się. A zwyciężysz. Ja będę z tobą, bo ja chcę być z tobą, ja cię kocham. Ale nie dzieje się to automatycznie. Nie dzieje się to za pstryknięciem palca. Chcesz siedzieć na moim tronie? Chcesz być ze mną? Ten tron wyniosły. Tak, dla ciebie teraz może nieosiągalny, który powoduje, że nieraz, że nie jest ci wygodnie. Ten wielki, potężny tron Boga jest Bogiem zbawienia. Jest tronem zbawienia, gdzie ja chcę cię uratować. Ja chcę cię przekształcić. Ja chcę cię zmienić. Abyś wiecznie był ze mną. Na wieki.